Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie, we własnej osobie, ja i mój dzielny uczeń. Dzień dobry, pan tutaj władca tak zwany BDO, które chyba jako jedyny z Watachy reprezentuje polską polskie, no wiecie, polskie na scenie TV. Więc słuchajcie, historia była taka. Budzę się dzisiaj w nocy i otwieram okno, a za oknem przylepione coś na szybie z dźwiękiem był to wysłannik z miasta z Półwyspu Iberyjskiego, mianowicie Rebidion, który udusił mnie już prawie że własnym paskiem od spodni i postanowił groził, że jeżeli nie będzie dzisiaj powtórek, ja zbywałem go przez blisko 3 miesiące, mówiąc mu, że nie mam czasu. Ragnar, dlaczego oszukujesz swoje biwo? Przecież my nagrywamy tego 29 grudnia, o co ci chodzi? A nie w 2022? No, 2021 jeszcze, tak. 2022, przepraszam bardzo, mamy dzisiaj 5 stycznia, doskonale wszystko nam wiadomo. Dobra, słuchajcie, bo zrobił mi się długi wstęp. Zdecydowaliśmy się z Rebidionem w końcu ruszyć z tym projektem, głównie przez moją opieszałość tutaj i brak znalezienia czasu na powrót do serii Total Multiplayer, gdzie będziemy wspólnie, jako dwóch komentatorów na równi, opowiadać o meczach Rebidiona. Jaka seria? To jest wskrzeszenie serii, którą zrobiłeś 6 lat temu chyba, jako, jak to się nazywało? Polskie Centrum Total War'a? Ślady kogoś jeszcze przedłużyć. Możesz kopać, już przestać kopać leżącego? Dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że bo wiesz, ja tu ładnie odgarniam z tego kurz, a ty żeś to właśnie wyrzucił na środek pokoju i stwierdził, czemu to jest zakurzone. No właśnie. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj kilkanaście meczy. W dzisiejszym odcinku będą dwa, w którym zobaczymy troszeczkę zmagania Rebidiona na turnieju. I tutaj bym oddał tobie głos, żebyś to opowiedział przynajmniej w dwóch, trzech słowach na temat tych dwóch meczy, w których jeden dostałeś wpierdol, a drugi chyba wygrałeś. Obu dostałem wpierdol. O, słuchajcie, będzie to ciekawe. Powiem ci tak. A dobra, to może później. W skrócie, te mecze to są na osoby ogarnięte, bo to jest oczywiście... Teraz dla osób, które bardzo lubią Warhammera, Roma 2 i tym podobne, bardzo proszę utkać uszy, ponieważ będzie wypowiedziane słowo zakazane, Volunt, i turniej 200 APM, czyli 200 akcji na minutę, i czady same tutaj grały, tak. Czyli mogłeś de facto spotkać chyba... Volunda, Legenda, Falaxa... Jeżeli ktoś na przykład ogląda zagranicznego tego, jeżeli chodzi o Shoguna 2, to Triple Z Hacker na pewno gra. Przecież ja z nim się mierzyłem 2 razy, przecież w grudniowej edycji, przepraszam. Volunt oczywiście, no i wschodząca gwiazda, też może mu autopromocję zrobię tak miłą, bo przecież gość się zna na rzeczy, tak? Czyli Jake the Ripper. Mhm. A powiedz mi, był może na turnieju Mare Smart Donkey? Tak, jasne. Smart Donkey i Undead Multiku. No? Nie odważyłby się. Znając życie, nie odważyłby się na to. Szkoda, bo lubię go bardzo. Kiedyś oglądałem turniej, w którym brał udział Legend of Total War. Community chyba, ten turniej youtuberów z Attili. Mhm, tak. Tylko tam, bo ja tak osobiście, jak cenię jego skilla i cenię sobie jego, powiedzmy, te umiejętności dowódcze, ale on bardzo mocno bazuje na co jest mocne i co jest po prostu takimi devstarami troszeczkę. Dlatego... Poczekaj, bo tutaj, tutaj w Shogunie 2 też są takie stereotypowe buildy, powiem ci. Może... Z mało wariantów trochę. Może zaczniesz kombinować z ninjami Kisho, weźmiesz Hattori. A powiedz mi właśnie, na tym turnieju były jakieś określone zasady? Pamiętasz może? Wiem, że to dawno było, ale może były, jeszcze... Były. To jest ogólnie już na cały turniej. 4 jednostki, indywidualne jednostki, czyli 4 razy Nodachi, 4 razy Yariashigaru, 4 razy każdej jednostki. Łącznie 2 jednostki konnicy strzeleckiej w wersji broni palnej i łuczniczej. Ogólnie 8 jednostek konnicy z generałem i 8 dużo. Jednostek włóczni. Dużo. Na 14 tysięcy? Na 14 tysięcy? No wiesz, jeżeli... wiesz, ja nie pamiętam cen generalnie w Shogunie. Nie pamiętam, ile na przykład kosztowali Ashigaru, więc... 350 bazowe, ale w pierwszej rance to jest nie warto, tak troszkę nie warto. Mhm. Co najmniej czwarty poziom
Chyba, że nie wchodzi ci Bóg z doświadczeniem, to piąty poziom. Tobie się też w ogóle wydaje, że Shogun 2 był tą serią akurat Total Warów, które chyba doświadczenie dawało największego busta jednostkom? Poza może Warhammerem? Tak naprawdę? Nie. Bazowe to nie. Chodzi nie, mi, chodzi mi, tak, wiesz, to że, nie. Chodzi mi, że na przykład jeżeli te jednostki zdobywały doświadczenie, któreś tam już, wiesz, belki doświadczenia, to były nieporównywalnie silniejsze. I chodzi mi właśnie o znaczenie tego doświadczenia, że jeżeli na przykład wybierasz sobie armię początkową i dajesz im boosty, to one są zdecydowanie mocniejsze niż ich pierwowzory. Znaczy na pewno nie... Znaczy, maczaka. Zależy o jakiej frakcji mówisz. Uwzględniamy i koiki w tym? Uwzględniamy Iko i Ki w tym porównaniu? Bo w przypadku Iko i Ki to musisz więcej doświadczenia dać Ashigarom z Yari. Znacznie więcej. Wiesz, bo może też wyjaśnię też tutaj naszym słuchaczom, czemu pytam. Ja akurat doświadczenie multiplayerowe z Shogunem 2 mam praktycznie zerowe. Jedyne tam na kampanii koopowej. W turniejach raczej, czy tam w multi, czy tej kampanii awatara, nigdy mnie to jakoś specjalnie nie jarało, nie brałem w tym udziału, z uwagi na to, że po prostu multi mnie zazwyczaj denerwuje. I nadmieniłeś mi też jeszcze przed tym, jak się połączyliśmy, żeby banować Odę po prostu na turniejów i widzę, że właśnie pierwszy... Start! To jest mój błąd, to jest mój błąd. Ja to od razu powiem, że... Sam Ludu mi powiedział, że gdybym zbanował Odę, mogłem to wygrać. Czyli wziął Odę, wykorzystując twój po prostu błąd. Znaczy, ja... Poczekaj chwilę, ja ci pokażę zaraz, może jeszcze powiem piki, jakie były, bo mój pik akurat... To może po prostu wczytam, wiesz co, już ten mecz. Bo, wczytaj, ja ci... Bo ja mamy twoją, po twojej stronie jest Datę, po stronie Wudu jest Oda. Myślę, że będzie dało się zatrzymać. Znaczy, może mogę już powiedzieć teraz, bo mój pick to było właśnie Date, Oda i Yusugi, tak? Jego Oda, Takeda i Koiki, nie? Ja zbanowałem Takeda, bo ja się bardzo obawiałem właśnie dominacji konnicy. Szczególnie na takiej płaskiej mapie jak Polary Rzod. A powiedz mi, konnica w Shogunie na multiplayerze jest bardzo skuteczna? Must have! No to cudownie. No i dobra. Myślę, że możemy chwilę zapauzować. Przyjrzymy się teraz konstrukcji, bo widzę, że fajnie multiplayer... Masz parę jednostek schowanych. Tam matchlocków. Znaczy różnica, przepraszam. Okej. Dobra, w pierwszej kolejności, co tutaj zebrałeś? Mamy samurajów Nondachi po stronie Date. No to prawdopodobnie must have. Must have Nondachi to jest zawsze jak grasz agresywnie. Bo zawsze miałem wrażenie, że to jest oddział, który wiesz, nadaje się świetnie do szturmów i to jest gra z kanon troszeczkę. On pieprznie, ale jeżeli pozostanie dłużej w walce, to już słabnie z każdą minutą tak naprawdę. No i się nie mylić poza jedną sytuacją, gdzie... A no, że to później akurat jak to będzie do... I widzę, że wziąłeś na płaską mapę dwie jednostki Ashigaru z różnicami. Trzy chyba, albo trzy jednostki. Czekaj, na razie widzę dwie. Tak, dwie jednostki wziąłem, bo jedną, tam jest jeden oddział łuczników mników. A powiedz mi, czemu akurat z różnicami na płaską mapę, skoro oni wymagają często wzgórza, prawda? Albo jakiegoś, powiedzmy, terenu z pochyłością, żeby zoptymalizować. O to chodzi. Ragnar. Bo pierwsza rzecz to jest taka, że różnice można wystrzelać w pierwszej linii. Tak, pierwsza linia, różnice wypalają parę strzał, osłabiając przy tym samym Nodachi. No wiesz, to chyba tam jak będziemy mieli tam pierwszą rundę z Jake the Ripperem, to bardziej będzie widać. Ale różnice bardzo się nadają na flankach. Jako zabezpieczenie, jakby odgradzasz teren przed konnicą. Okej. Okay. A czemu akurat na przykład nie mnisi z łukami, którzy mają większy zasięg? Za drodzy są. Bo widzę u ciebie tylko jeden oddział. To jest 1050. Dobra, widzę, że masz mnichów z naginatami, a także mnichów wojowników z łukami jeden oddział i reszta to jest po Ashigaru z Yari jako flanka, Ashigaru z Yari z druga flanka, po dwa oddziały, mnisi wojownicy z naginatami jeszcze jeden oddział na flance i jeszcze jeden, łącznie trzy oddziały mnichów z naginatami. Mam tak, jazda z Yari, wielka gwardia, proszę, proszę. Tego się akurat nie spodziewałem. Bazowa. To jest bazowe, uwierz mi. Tego się akurat tutaj nie spodziewałem. Myślałem, że będą same jazdy z Yari i druga wielka gwardia plus generał. No dobra, zobaczmy, co ma w takim razie przeciwnik. Prawdopodobnie nie widzimy całej armii, bo jest ukryta w lesie. Tak, masz tam jeden oddział tych Nodachi i dwa jednostki chyba Ashigaru z długim Yari. Chyba. Tak, widzę Ashigaru z długim Yari faktycznie. Samuraje Nodachi. Chyba miałeś przewagę... Tutaj w jednostkach zasięgowych, z tego co się orientuję już na wstępie. Tylko jednostki zasięgowe ja miałem, więc on miał więcej piechoty, więc no właśnie. I wydaje mi się, że miał też dużo więcej jazdy. Bo widzę, miał doświadczenie na Ashigaru z Yari,
których ja nie miałem. No dobra, w takim razie puszczamy i zobaczymy, jak ten mecz będzie się tu prezentować, bo jaka była twoja strategia, jak chciałeś do niego podejść? Pamiętasz? Myślę, że tu nie ma zasadzie, na polach ryżowych nie ma strategii, powiem ci tak. Ustawiasz, walka jest tam, gdzie są budynki kluczowe. Tyle. Po prostu, tak jak widać, tylko po prostu zobaczę, czy jest mamy jedną kartniczka. opcję włączoną. Gdzie to jest? O, jest, dobra, synchronizacja pionowa, chciałem sobie potwierdzić, że jest włączona i lecimy dalej. Potem jak widzisz, tam między, tam jest taka dziura właśnie między, czyli kapliczka i dojo łuczników. Mhm. Więc automatu tam walka jest, powiedz. No właśnie widzę tą kapliczkę i że też zwiększa pewne morale. Plus dwa morale, plus dwa. Sporo dla jednostek, które zajmują go. Tak, ale dlatego właśnie kontest musi być na tym. Widzę, że jest od razu ostra flanka ze strony wudu. Więc wiesz, my już od razu się rozstawiamy, tak? Wszystko rozstawiane jest. I teraz zabawa jest to, jak to rozegramy. Środkowy dojo łuczników zwiększa szybkość ładowania jednostek strzeleckich, uzupełnia zapasy amunicji pobliskich jednostek strzeleckich. Nie zdążyłbym zająć, mówisz mi po prostu, bo zresztą bym się odsłonił trochę. Mhm. Ale twoje rusznice faktycznie będą tutaj idealne na jego samurajowym dachi. Jeżeli nie ruszy ich przez chwilę, to faktycznie duże straty, ale jak ruszy, no to... Mamy pierwsze starcie konnicy. To jest Wielka Gwardia kontra jazda z Jari i Wielka Gwardia kontra Wielka Gwardia. No i zaczynają się Nundachi kontra Nundachi. Rusznice wypaliły, zadając 30 obrażeń i 40. Sporo. Ładnie. Bo to jest ostrzał szargami. No i banzai oczywiście, klasycznie. Mhm. To jest, od razu ja mówię, że ja tutaj bardzo nie ogarniałem. Z automatu powiem od razu. Początek masz taki, że nawet wygrywasz, poza oczywiście flanką z jazdą. Ale to później wymienię się flankami, później będzie, że ja biorę lewą, mam prawą. Tak, taka będzie. No bądź tutaj rozbił tą konnicę dość mocno. No to Wielka Gwardia, no to co gadać. I teraz właśnie jest to, co ci powiedziałem, czyli brak zastosowania dla tych jednostek strzeleckich, bo one teraz nie mogą... Dobra, bo ja nie wiem, czy... Bo ja nie ogarniam. Aha. Ja nie ogarniam. Okej. Okay. Później ja rozstawiam. Najlepiej fajnie rusznicę rozstawić właśnie po... z tyłu, żeby zasłonić właśnie, no właśnie to, co widzisz teraz. Mhm. Właśnie to, żeby zasłonić. Albo właśnie tak jak masz tam jedną jednostkę rozstawioną tutaj, mniej więcej. Tak po mojej prawej właśnie, jako zasłona dymna. A no ja się garuję, no właśnie. Panowie, ten budynek nie weźmie nas żywcem, zabijmy go! Co to tam się działo? Leci zabezpieczenie przed konnicą. Oho, będzie wystrzał. Nie zdążyli. Dlatego nie lubię rusznic. One są tak wolne. Ja ci powiem, że chyba nie wyłączyłem wtedy ostrzał szargami wtedy. Mhm. A tutaj wymiana flanek leci. No i ci tam misi tam walą. To chyba powinien pójść chyba okrzyk bojowy od tych zaraz. Faktycznie, twoja lewa flanka została opanowana, ale masz kryzys totalny na lewej i na środku. Tak. Wiesz co, ja tutaj utrzymuję nadal to swoje stwierdzenie, że Ashigaru z rusznicami jednak są mało przydatni. Ale bardzo mocniej, jeżeli chodzi o szok. Bo na razie tylko i wyłącznie raz zdołałeś wystrzelić, więc oni mają na swoim liczniku jakieś 30, łącznie 50 zgonów. Myślę, może to dlatego, że ja nie wyłączyłem tego. Ostrzał szargami tutaj. Wiesz? Tak, bo nawet ja to widzę, że to nie jest wyłączone ostrzał szargami. Tam się puściłeś, widzę, że. Ale pięknie tu koszą. No wiesz, miejmy uwadze. Później, dopiero jak będziemy robić ten drugi odcinek, powtórki moje chyba pobędzie. A to później pogadamy o tym. Tam mnisi na tych, no, żeby złapać. Ale Ashigaru zatrzymał. No jest. Drugi oddech od Wielkiej Gwardii. Bardzo ładny atak właśnie na tych wycofujących się konnych, jak się rozbijasz. Nie, super. Oni byli ustawieni, żeby mi w plecy wjechać. Chyba jedną rzecz, którą... O właśnie, za późno zrobiłem jedną rzecz. Zgadnij jaką. Nie ustawiłeś muru? Stań i walcz. Generała. Mm-hmm. To jest must have. To, uwierz mi, to jest to, co ci pisałem pod jednym tym. Tak. Bitwą. Ja pamiętam to. Nie wybaczę ci tego. Nie ruszasz generałem, to ustaw stan i walcz, nie?
Tam przynajmniej tam dodaci coś tam robią ciekawego z tyłu u niego. A pamiętasz tą bitwę, która była w tym zamku, który teoretycznie był nie do obronienia? Przeciwko z tym... czterema armią, co ja się ustawiłem tak na rogach bram? Nie kojarzę. No wiesz co? Też z tobą nie gadam. O, i właśnie, łucznicy, nie? Bardzo szybko strzelają. A to mniejsi, to wiesz. I tak łucznicy, szczególnie dwa, są słabi. Chyba że skoncentrujesz ogień, cztery jednostki na jeden. To wtedy... Ale to wtedy cztery razy samuraje z łukami, bo cztery razy... A powiedz mi w takim razie, czy na przykład Czosokabe są częstym pikiem? Nie są. Mówisz mi, top 3 to jest Takeda, to znaczy bez DLC-ków licząc. Takeda, Date i Shimazu. Listening arrows, to jeżdżące. No i tak on się ustabilizował, bo chyba już mi uciął generała. Nie, no, nie. Prawdopodobnie tak. Ale to sami powiedział, że jakbym spanował Odę, to bym wygrał. Mogłem wygrać to. I tak później się zemściłem. Podwójnie. A co, udało ci się go pokonać? Tak, dopiero chyba jak... Wiesz, i tak mało osób było na tej listopadowej edycji, więc to i tak, nawet jeżeli to przegrałem, to i tak awansowałem do tej drugiej fazy. Mhm. Wtedy to była jadka dopiero, to była wtedy impreza. Ja to w ogóle muszę sobie chyba zacząć grać właśnie multiplayer. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ale to... zależy jakim? Avatar Conquest czy ten? Nie, czy w ogóle. Wiesz, sobie zacząć grać w multi na przykład tych wszystkich Total Warów. Będzie teraz wychodził na przykład Warhammer 3. Ale w ogóle bitwa to bardzo mi się podobała z twojej strony. Ładnie tutaj starałeś się to wybronić, mimo no, tej przewagi chociażby ale jego jakości jednostek. Chodzi o tych Hashigaru oczywiście, ale to bardzo mi się podobało to, co zrobiłeś. Na 150 godzin na pierwszy mecz turnieju? No, to nieźle, bo powiem ci, że ja się nie za bardzo odważam grać multiplayer, mimo że mam na Shogunie 600. Więc. Więc... Tylko 550 kampania. Tak. Tylko dwa klady zrobione na legendarnym. Oj tam. Wiele razy zaczynałem i wiele razy przerywałem, bo mi się nudziło. No. Więc przejdźmy do drugiego meczu, tak zmieniając temat. Znaczy, możesz jeszcze statystyki przejrzeć. Cześć. Nie, czy będą następne. Akurat na powtórce. Dobra, są statystyki jedynie ogólne z jednostek. Statystyki super. Jednostek. Ja bym chciał zobaczyć, jak się spisali właśnie Hashigaru z... To jest Wudu, a jak teraz przeskoczy na ciebie, tu jesteś. Rebidion. Tam Hashigaru z Jary, bo tam byli... Różnicami. Pokonał, no właśnie, 38 i tutaj w zasadzie, bo drugi raz udało mi się wystrzelić, czyli 99. Ale to podczas... ja powiem, że nie miałem tego, ostrzał szeregami, ja się to przypomnę. Ja wiem. No mówisz to cały czas. Mniejsi wojownicy natomiast 114 i jeszcze lepiej walczą wręcz, więc i tak... Nie walczą lepiej. No od Ashigar z różnicami? Tak, ale to jest, wiesz, 4-2, to i tak słabo. I tak lepiej niż... Albo nie wiem, czy 3-1? Nie, 4-2, 4-2. Trochę, wiesz, ja tutaj kojarzę tak, jak się wykorzystuje krasnoludy w Warhammerze, że faktycznie tak jak ustawiasz artylerię na przykład na flankę, żeby bronić się przed konnicą i atakami. A myślałeś czasem o ustawieniu na przykład tego rodzaju strzelców na zasadzie rzymskiego legionu? Kafelkami? Czyli... Like and shot chyba masz na myśli. No, takimi kafelkami, nie? Że tutaj jeden, tutaj jeden, tutaj jeden, tutaj jeden, tutaj jeden i tworzysz takie to tak... wspierające się oddziały. Ale to za duży obszar mapy bym zajął. Za duży obszar. Zresztą sam widziałeś, gdzie głównie walka się toczyła. No, widziałem. Dobra, druga powtórka, słuchaj, jaką mamy tutaj, to będzie Takeda i Shimazu. A zobacz, a mówiłeś, że nam to zajmie tam z 5-10 minut, a gadamy już 19. Bo my gadamy. Teraz to jest mapa Caldera. To jest... Zobaczysz tą mapę, jaka jest dziwna, ale fajna. Super. Dobra, wiesz co, grasz akurat Wudu gra moim ulubionym klanem. Takedą. Ja akurat to takie motor. Dobra, banujemy Odę. Wyleciała Takeda, a sam wziąłem Shimazu. Jeziorko, mamy spad terenu na środek. Trzy warstwy są tego. Cztery w zasadzie, jak patrzę teraz. Cztery warstwy. Ale w dół, prawda? To jest kotlina. Od góry w dół. Dobra, więc tutaj strzelcy byliby chyba dobrzy. A, się dobrze ustawię. No, zdecydowanie. Powiedz mi jeszcze, czy ktokolwiek decyduje się na przykład na wzięcie Mangonelli? Czy cię już pobierdolę?
A ja liczyłem na jakiś taki dialog mówiący, że jest to dobra artyleria. Jeżeli chcesz trollować, to już bardziej chyba rakietami zapadającymi. O, wziąłeś różnicę. A, wziąłem, tak. Dobra, ale co? Chyba i tak się nic oni nie zrobili akurat, bo ja ci powiem, że Mangonele... Powiem ci tak. Powiem ci, dlaczego Mangonele były znerfione. No. Bo one były zbyt wykorzystywane. Wiesz, w pierwszych wersjach Shokuna były one zbyt wykorzystywane. To bohatera ja wziąłeś? Źródeł. A, żebyś wiedział. No. Znerfione, bo były wykorzystywane. W multiku i do snajpienia generał. I Creative Assembly zapomniało nie wprowadzać tych zmian do singla. No dobra. Widzę, że tutaj w Voodoo ustawił się na jednej stronie mapy, chyba że z drugiej strony coś ma jeszcze ukrytego, ale chyba my widzimy to, co w lasach jest, prawda? Nie widzimy. Nie widzimy. Nie widzimy, ale nie, ja ci mogę powiedzieć, że nie ma. To cała armia na jednej stronie. Okej, okay, więc mamy hordę. Hordę, ale widzę, że doświadczoną. Sporo też pakował. Ashigaru z Yari. I tam Peshmondachi. Trochę Mora doświadczenie trochę migał, więc miał Bóg z doświadczenia. Uh-huh. Czy Shogun to twój ulubiony Total War? Chyba jedyny. Znaczy nie, jeszcze tam Medivala 1 gram akurat. Chociaż to i tak, wiesz. Metka 2 jeszcze nie tykam, bo mody, nie? Bo mody, bo nie lubisz, czy bo po prostu... Nie, po prostu ja muszę się zebrać tak, do grania modu. Przecież grałem Divide and Conquer przez to, że przecież kopiowałem twoje serie i wychodziło mi lepiej od ciebie. Dzięki serdeczne i tak, byś tego nie wygrał. Dobra, milion jazdy. Fajnie to wygląda w ogóle. I jazda ogniowa to kiedy? Chyba to Czekaj, jazda ogniowa to była już ta taka mocniejsza jazda z Yari, prawda? To jest jazda z DLC-ka akurat. Czyli graliście... Hybryda jazdy z Yari i Wielkiej Gwardii. Uh-huh. Tak, graliście. Widzę, że robisz mu flankę. Zobacz na moje tragiczne rozstawienie się. Zobacz, to mówię ci, ja się tak źle rozstawiłem, taki zły teren wziąłem do walki ogólnie. To znaczy, no, bo jesteś przed lasem, więc nie możesz wykorzystać zasięgu. Zatrzymaj. Tak, dobra. Bo... Tak naprawdę, gdzie powinienbym się rozstawić? Na pewno nie tu, gdzie jestem, tylko tu mniej więcej. Tam, gdzie masz prawy róg mapy, dolny róg mapy, prawy dolny róg mapy. Mniej więcej tam się powinienbym rozstawiać. Z jedną jednostką przynajmniej przy tym farmhouse, żeby mieć zwiększone te staminę i szybkość ruchu. Chociaż to on i tak miał lepszy budynek kluczowy, bo miał... jak się tłumaczy workshop? Jako warsztat. Warsztat, no. To daje plus 2 do brony wręcz i plus chyba 1 do pancerza. A nie myślałeś, żeby pójść w drugą stronę, nie do niego? On ma przewagę jazdy, więc może teoretycznie bardziej manewrować i ustawić i się... I oddać mu farmhouse'a? Tak, w zamian za powiedzmy tą drugą stronę, czyli do łuczników, ale mieć skuteczniejsze pole do manewru, bo masz z jednej strony las i z drugiej strony las. Do walki Ragnar. Z konnicą. Ragnar, mówisz kurna o symetrii. Dobra, ale wiesz, to by mu go zmusiło na przykład wykazanie się inicjatywą. Może popełnił błąd. Zobaczymy. Ciekaw jestem, jakby to, wiesz, to wyglądało w ten sposób, nie? Powiem ci tak. Jakby ktoś tutaj poza mną, nie wiem, Jake Delinquent powiedział, to już by powiedział, że od razu ja przegrałem. Tak z automatu, już widząc to. Po prostu, bo wiesz, jak to jest, jak atakujesz z górki, nie? Wiem. I poza tym jeszcze zrobił coś takiego, że ty się zblobowałeś, a on się rozciągnął i zaczął cię okrążać. Konnicą. Głównie konnicą. Bo zobacz, to on pierwszy zaczął. On pierwszy zaczął i ja tego nie ogarnąłem. Tak, i no właśnie twoi Ashigaru z różnicami. Tak. Bo... No właśnie, już umierają. I teraz... bo ta szarża. No dobra, wystrzelili tam 25, zabili. Ale pierwszy błąd, jaki zrobiłem, to jest to, co będzie później poprawione. Jest to, że nie... pierwsza linia to nie byli Ashigaru z Yari w murze. Bo zobacz teraz, co się dzieje z moimi katanami Shimazu. Oni giną. Sekundę. Tak, serio się mówię. Oni będą w sekundę ginąć teraz. Bo teraz dojdzie ten mur i będzie dziabu duże. Zresztą... Bo oni są formacji. Oni nie są w formacji, czekaj. Są. Czyli w formacji można biegać? Tak, można biegać, ale wtedy Ashigaru z Yari są tak bezużyteczni, że... Ale można nimi biegać. No i się zaczyna zabawa. No nawet konnicą nie musiał ruszać, nie? Bo ja miałem tych Ashigaru w formacji luźniej, żeby pokryć jak największy teren, żeby nie miał, wiesz, jak rozumiem. Największy teren. No i teraz dopiero konnicę ruszyłem tak. No i teoretycznie twoja konnica właśnie wjeżdża, ale wjechała w las.
I natknęła się na mnichów wojowników z naginatami. Zostali złapani. Gorzej, zostali złapani. Gorzej nie mogli trafić. Rusznice. Ale chyba nie wypalą, bo chyba na ostrzał szergami dałem. Wyjmę ten patyk! Stracił głowę. Wiesz, powiem ci tak, w tym turnieju i następnym w ogóle nie dostałem heroika, więc jest dobrze. Konica i będzie pulfru będzie chyba. No, stara się jeszcze bardziej złamać morale. Bo jest... Ja nie wiem, czy są twoi bohaterowie. Za nimi są. Za Holdfen. O, teraz wchodzą dopiero. Poszedł utrzymanie pozycji, więc morale tych jednostek, które są mają tą ikonkę, mają zamrożone morale na 30 chyba sekund. Widzę, że w turnieju przeważają na razie wykorzystanie non-dachi. Tak, dokładnie. Ewentualnie samuraje z katanami, ale wtedy samuraje z katanami muszą być jako druga linia. Tak, z automatu. Bo non-dachi przegrywają głównie walkę długoterminową. Dlatego oni mogą wtedy przegrać z katanami. Z kolei natomiast jest jeden wariant, który można zastosować, ale to jest w przypadku Mori, jak ma się dodatek. I to są piraci Wako Mori. Powiedz mi, czy przejęcie tego budynku, generalnie na przykład gospodarstwo albo tego drugiego, powoduje, że masz na całą mapę bonus, czy tylko w obrębie budynku? Całą mapę. To jest bonus na cały mecz. Okej, dobra. No chyba, że ktoś ci skontestuje na zero. Tak, powiem to piratów, on miał przewagę w tej mapie w takim razie, bo miał bonus do pancerza i obrony. Po swojej stronie to od razu miał. A tak, dlatego on miał lepszy, wiesz. Zresztą plus, no jeszcze ja miałem gorszą pozycję, on miał lepszą. Zły teren wybrałem, dosłownie. Powinienbym się bardziej wycofać. Zostawić wręcz house'a, znaczy gospodarstwo, i bardziej z innej elewacji walczyć z nim. Próbować zablokować tą prawą stronę konnicą i mnichami i z innej elewacji walczyć. Ja jeszcze widzę jedną rzecz, którą na przykład można by było zrobić. Wiesz, ja nie potraktuję tego, że ja się, wiesz, tam, powiedzmy, znam się na to lepiej niż ty i tak dalej. Tylko ja też... Teoretyzujemy, jesteśmy... Tak, właśnie. Możemy doktryny. I wy też nie traktujcie tego, że my się jakby tak przekrzykujemy w pomysłach, tylko staramy się analizować. Wiesz, ja na przykład jeszcze może pomyślę czymś takim, że jak on chciałby przejąć ten drugi budynek, ty byłeś wtedy stosunkowo blisko i ustawić rusznice na tyle blisko, żeby miały zasięg do tego terenu przejmowania. On wtedy musiałby tam teoretycznie zostawić część jednostek i on można tak było... musiałby podejść. I tak musiał podejść, bo miałem rusznicę. No właśnie, więc te rusznice mogłyby osłaniać i w zasadzie dziesiątkować tych, którzy by przejmowali budynek. Byliby też chronieni z lewej, bo jest jezioro. Wystarczyłby na przykład jeden, maksymalnie dwa oddziały, a reszta mogłaby zająć drugą flankę. To lewe jezioro można przejść przez to jezioro. Z lewej. Do rusznic? Bardziej chodziłoby o prawej, bo to... Bo tam była ta jazda właśnie. Bo jedna salwa, bo jedna salwa szybko rozstawiony mijasz i garu z rusznicami to około 30 do 40 zgonów. Pierwsza linia, to jest pierwsza linia. Pierwsza linia, jak masz ostrzał szeregami najwyżej. Nie no, w ogóle, wiesz, fajna ta bitwa, bo pokazuje mniej więcej strategię, pokazuje zasady, w jakie panują w szogunie. Zasady, które są od kurna szoguna 1. Serio. Ja w ogóle muszę... W trzech królestwach nie ma, haha. Ja się w ogóle muszę zebrać kiedyś do nagrania w ogóle jakiegoś projektu z Szoguna pierwszego i z Mediwala pierwszego. Był jeden projekt z Mediwala pierwszego, ale jest no raczej do poprawy. Gdzie nieźle, a i cię nieźle pojechało. Pamiętam, bo wiesz, ja tam nie pamiętam już tych zasad, a pamiętam jeszcze taki motyw, że jak w ogóle ja się uczyłem grać w Total War na Mediwalu jedynce. Szogun trochę mnie ominął. Ja już nie byłem z tej epoki szogunowej, bardziej z tej epoki mediwalowej. I jak wyszedł Medieval 2, ja zobaczyłem to przechodzenie tych pionków, czy tam Roma 2 to jeszcze powiedzmy tam trochę lubiłem, ale jak zobaczyłem to przechodzenie pionków, tą całą burzę, jakie to gówno i tak dalej. Roma no, 1 chyba. No właśnie. Wiesz co? Tak, Roma 1, ale później Medieval, nie? Tak tam, bo ja czekałem na Medieval, a Roma 1 to ja prawie nie tykałem, bo mi się jakoś tak średnio podobał. A tolerowałem go, trochę pograłem. Ale z uwagi na to, że ja niekoniecznie uwielbiałem okres starożytności, no to czekałem na tego Mediwala 2. Jak ja to zobaczyłem, Boże, na początku. Ja... mamy 30 minut. Dobra! I miałem tam, wiesz, Boże, jakie gówno i w ogóle, i wszystko. Nic mi się nie podobało, nie? A teraz ulubiony Total War. A ten już z zegarkiem. No patrzę na zegarek. No kończ już kurwa waś, bo. Nie, Medievalo 1, po prostu, wiesz, z Szoguna 2, znaczy nie, pierwszy
Pierwszy mój total, bo to był Medieval 2, akurat podstawka. Później Shogun 2. Przez ciebie. Za taką krzywdę w życiu ci zrobiłem. A teraz to ty jesteś siedzieć ze mną. No, ale generalnie chodzi o to, że ten przeskok w tym, jak AI się zachowuje z Shoguna 2 do Medievala 1. O matko. Miałeś takie. Już musiałem się uczyć od gry od nowa, nie? Tylko Total War'a od nowa. Uwzględniać te elewacje, uwzględniać, kurde, uczni bonus do zasięgu z wysokości i tak dalej. I to jest właśnie piękne. Dobra, słuchajcie, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Bo odcinek nam wyszedł taki pełen, 30-minutowy. I co chcieliśmy wam zakomunikować? Nie wiem, Rebidion, czy mają wysłać też do ciebie, czy tutaj na ten mój mail YouTube'owy? A to ty jesteś koordynatorem, nie ja. No wiesz, może też chcesz je obejrzeć wcześniej, żeby się tam z nimi zapoznać. Nie, no ja nie potrzebuję zapoznania się. No tak, dobra, się potrzebuję. Okej, okay, dobra, ja jestem przywódcą, jasne. No, okej. Okay. Idź przeparkuj mi samochód. Dawaj, dawaj. Już nie zobaczę swojego wozu. Chciałeś o streamie. Wiecie co? Więc tak, zachęcamy do wysyłania nam powtórek. Maila znajdziecie w opisie filmiku i w zasadzie każdego z odcinków. Wracamy do wielkiej serii Total Multiplayer, gdzie będziemy sobie szyderczo... Gdzie będziemy szyderczo oglądać na razie powtórki Rybdiona, a później zajmiemy się to oczywiście tymi, które będziecie wysyłać. Można wysyłać każdy Total War. Najmniej przychylnie patrzymy na Troje. Bo nie ma multika. Multik nie istnieje. No właśnie. Więc najmniej przychylnie patrzymy na Troje. I najmniej przychylnie patrzymy na Brytanię, w którą i tak nikt nie gra. Więc jesteście usprawiedliwieni. Plus Brytania jest zepsuta pod względem zasięgu procesarzy. Sprawdzony fakt od kolegów z serwera. Dodam jeszcze też jeden plusik, że Brytania jest zepsuta i już nie chce się włączyć. A, to też, tak, to by się wysadziło. Po włączeniu opcji Godreya i trzeba ją wywalać siłą z kompa nawet z rejestru. Kurna, Godreya włączył, ja pierdolę. Dobra robota, nie, no to po prostu... Była opcja! Wersja Total War ci się włączył. Był ptaszek do zaznaczenia, no to zaznaczyłem. Co z tego, że... Ale Ragnar, przecież patrzysz na mapę z góry. Ale Godrej! Ale wiesz, Ragnar, od kiedy my traktujemy tą serię powtórkową jako bardziej pokatankę niż kurde powtórki? Dobra, już się zamykam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Byli z wami Ragnar. I ten, no właśnie, Rebidion. Do widzenia. No, ta moja nadzorczyni tutaj, moja inkwizycja prywatna. No, cześć, papa. Pa.